Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy specjalne wydanie programów Telewizji Republika, w całości poświęcone dyskusji na temat Marszu Niepodległości. Już jutro, 11 listopada, już jutro polskie święto narodowe, rocznica kolejna odzyskania niepodległości. No i już jutro, chyba po raz 12, o ile pamiętam, odbędzie się Marsz Niepodległości. Jak co roku, no, masę znaków zapytania nad tym marszem niestety ciąży. Są z nami goście. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I w studiu Telewizji Republika pan poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Witam również serdecznie. Po dyskusji polityków nadamy film Janusza Jaoka, Mikołaja Jaoka, Janusza, przepraszam, twórca Historia jednego marszu, film. Gorąco zachęcam obu panów posłów i oczywiście państwa do zobaczenia, do obejrzenia tego filmu, bo on dokumentuje historię prowokacji policyjnych, jaki ten marsz był poddawany od samego początku. No to pierwsze pytanie do pana posła Aleksandra Miszalskiego. Panie pośle, jak to jest, że polscy patrioci w stolicy niepodległego kraju nie mogą od 12 lat praktycznie w spokoju przejść przez stolicę własnego państwa, że no, za czasów, kiedy rządziła Platforma, no to wyglądało bardzo źle, to za chwilę zobaczycie państwo na filmie, no ale w tym roku znowu działania Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, no też postawiły pewne znaki zapytania. Jaka jest pana opinia? Komu przeszkadza Marsz Niepodległości? Panie redaktorze, Marsz Niepodległości, w ogóle świętowanie Dnia Niepodległości, co do zasady powinno być patetyczne, powinno być wzniosłe, powinno być radosne i powinno być dla wszystkich Polaków. I wszyscy powinniśmy się w tym dniu jednoczyć, by wspólnie cieszyć się z tego, że Polska jest niepodległa. Panie pośle, ja bym nie widział żadnego problemu, tak? Gdyby na przykład Lewica zrobiła sobie osobny marsz, nie wiem, z Placu Grzybowskiego. Tam też są piękne tradycje, które, co prawda, tej Lewicy nie bardzo się przynależą, ale to zostawmy w tej chwili na boku. Mnie by to kompletnie nie przeszkadzało, że ktoś ma inny temperament, inny sposób chce tę naszą suwerenność akcentować i świętować. Panie redaktorze, ja jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi. Moim zdaniem to jest takie święto, w którym akurat powinniśmy być wszyscy zjednoczeni i próbować zakopywać topory wojenne, nawet jeżeli one są bardzo różniące poszczególne obozy polityczne. Ale nawet jeżeli zgodzić się z panem redaktorem, że może być więcej tych marszów niepodległości, czy więcej obchodów niepodległości i każda wrażliwość może to zrobić w inny sposób, to chyba zgodzimy się wszyscy, że ciężko nazywać polskimi patriotami wandali i chuliganów, którzy, nie mówię, że są w większości na tym marszu, bo to ciężko policzyć, ale jednak są dopuszczani absolutnie i co więcej, stowarzyszenie, które organizuje ten marsz, samo w ogóle się nie wzbrania przed tym, by oni w nim uczestniczyli. Hasła rasistowskie, hasła faszystowskie, które na tym marszu się pojawiają, kibole, którzy biegają zamaskowani, kto ich prowokował w Empiku, że musieli wpaść i zrobić tam burdę? Kto ich prowokował, że musieli wrzucać płonące race do mieszkania, które później spłonęło? Kto ich prowokuje, że muszą wyrywać kostkę schodników? To są polscy patrioci. Naprawdę tak pan sobie wyobraża tych polskich patriotów, którzy po prostu muszą coś zniszczyć, zdewastować, zdemolować i to naprawdę jest takie patriotyczne? Wie pan, znaczy, bo ja rozumiem polskie te zastrzeżenia, tylko czy to jest powód do tego, żeby w całej masie patriotów, jednak będę się upierał, zakazać, czy próbować zakazywać świętowania polskiej niepodległości w taki sposób, w jaki oni chcą, że za czasów, kiedy państwo rządzili, wysyłano policję na tym, to naprawdę było na granicy jakiegoś wielkiego nieszczęścia, byłem tego świadkiem, bo nie wiem, no, porównując niedawne marsze tam w sprawie aborcji, tak zwanego strajku kobiet, no, ja byłem naprawdę daleki od tego, żeby zakazywać w ogóle
demonstracji w tej sprawie. Z tego powodu, że znaczna część tych uczestników tego marszu, tych wystąpień, zachowywała się skandalicznie. No, niestety tak było. Panie redaktorze, byłem na, nie wiem, 20 strajkach kobiet, byłem na demonstracjach za wartościami europejskimi, byłem na wielu demonstracjach kodowskich, każdej innej. No nigdzie nie widziałem, żeby ktoś wyrywał kostkę brukową, żeby ktoś niszczył samochody, mieszkania, czy dewastował sklepy. A za to kościoły dewastowano, no. Nie byłem na żadnej takiej demonstracji. Pewnie się jakaś zdarzyła, bo gdzieś jakieś uczestniczki któregoś z marszu wtargnęły do kościoła. Ja tego nie pochwalam oczywiście. Natomiast Marsz Niepodległości co roku rodzi te same skrajne emocje, te same skrajne rasistowskie hasła i te same... Ilu funkcjonariuszy musi ochraniać Marsz Niepodległości, żeby tam nie dochodziło do ekscesów? No, przecież po prostu nie widzicie rzeczy oczywistych. To jest przykre. Ja nie mam... Ja jestem Polakiem, jestem patriotą, cieszę się z niepodległości. Z przyjemnością bym wziął udział w marszu, no, ale nie takim. No nie takim. No, jeżeli stowarzyszenie, które organizuje ten marsz, nie jest w stanie zapanować nad jego bezpieczeństwem, to ten marsz nie powinien się odbywać. A zresztą teraz jego cykliczność została podważona przez jeden, drugi sąd i Sąd Najwyższy, ze względu na to, że po prostu ostatnio marsz był nielegalny, więc ciężko powiedzieć, że ktoś tutaj uporczywie... Ciężko się zgodzić z tymi wyrokami, niestety, panie pośle, i to z przyczyn stricte prawnych, a nie... Sąd Najwyższy również odrzucił skargę ministra Ziobry, w związku z tym już Sąd Najwyższy, który został dawno przejęty przez ministra Ziobry, więc no, chyba to może jednak... dowód na jego suwerenność i niezawisłość, panie pośle. Na pewno w pierwszej kolejności to dowód na to, że ta decyzja jest słuszna. Pan poseł Janusz Kowalski, panie pośle, no to samo pytanie. Komu przeszkadza świętowanie polskiej niepodległości? I to do tego stopnia, że no, ja, no, nie, no, warto przytoczyć jednak tę podsłuchaną rozmowę, w której szef CBA mówi, że tę budkę to spalił, czy kazał spalić ówczesny minister spraw wewnętrznych, pan Bartłomiej Sienkiewicz. Tych prowokacji policyjnych naprawdę tutaj benedyktyńską pracę wykonał Mikołaj Jaok Janusz, po prostu udokumentując to, zebrał te materiały w jedną całość. Panie pośle, komu przeszkadza Marsz Niepodległości? Marsz Niepodległości jest taką oddolną, społeczną, piękną inicjatywą w III RP, chyba największą tego typu inicjatywą, wielkim marszem polskich patriotów i ewenementem na skalę europejską. I rzeczywiście jest to piękny powiew polskiego patriotyzmu, bo bez względu na poglądy ludzie 11 listopada gromadzą się od kilkunastu lat w Warszawie i pod biało-czerwonymi flagami manifestują swoją miłość do ojczyzny. To jest piękna inicjatywa. Ta inicjatywa była tak piękna, że jeszcze półtora roku temu Rafał Trzaskowski deklarował, że w tym Marszu Niepodległości weźmie udział. Oczywiście deklarował, dlatego że bardzo chciał zostać prezydentem i walczył o głosy związane z elektoratem Krzysztofa Bosaka. Dzisiaj te słowa Rafała Trzaskowskiego brzmią wręcz cynicznie w zderzeniu właśnie z wypowiedziami, atakami, skandalicznymi atakami posłów Platformy Obywatelskiej, którzy polskich patriotów nazywają faszystami, polskich patriotów nazywają rasistami, polskich patriotów odżegnują od czci i wiary. To myślę, że wystawia im posłom, takim jak przed chwileczką mój kolega z Sejmu, jednak złe świadectwo. Ja zachęcam jednak pana posła, żeby wziął udział w marszu. Ale pan się podpisuje pod tymi hasłami, bo pan mówi, że to jest skandaliczne, że ja mówię, że hasła Sieg Heil albo Ku Klux Klan są nieodpowiednie dla marszu. Nie są tak skandaliczne, panie pośle. To nie musimy się co do tego przekonywać. Bo... Ani okay. Rafał Trzaskowski jeszcze półtora roku temu chciał wziąć udział w marszu. Dzisiaj ten marsz w sposób całkowicie nieuprawniony zwalcza. Zwalcza go gospodarz miasta, który powinien taką społeczną inicjatywę organizacji pozarządowej, jaką jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, wspierać. I to obowiązkiem samorządowca, byłem sam samorządowcem, wiceprezydentem miasta wojewódzkiego,
obowiązkiem samorządowca, prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest zapewnienie porządku, jest wspieranie organizacji pozarządowych. Tak jak się wspiera orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pana Owsiaka, tak jak się wspiera ileś innych inicjatyw, taki miasto Warszawa powinno wręcz mieć wkodowane i wpisane, że 11 listopada to cała Warszawa, każdy urzędnik, każdy strażnik miejski wspiera Marsz Niepodległości. Ale teraz ten Marsz Niepodległości Anno Domini 2021 jest jeszcze bardziej symboliczny, dlatego że rzeczywiście w dniu jutrzejszym dziesiątki tysięcy Polaków ulicami Warszawy będą szli obok między innymi policjantów właśnie w wielkim szacunku do munduru, do polskiego munduru, do munduru wojskowego, do munduru funkcjonariuszy Straży Granicznej, do munduru policyjnego, do munduru Wojsk Obrony Terytorialnej, do każdego munduru, który dzisiaj jest symbolem polskiej państwowości i strzeże polsko-białoruskiej granicy. Ja naprawdę zachęcam wszystkich, aby w tym marszu uczestniczyli bez względu na poglądy, a nie zwalczali ten marsz. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski będzie bardzo żałował tej decyzji, bo zapisze się w historii Warszawy, bo to już jest historia dzisiaj, jako ten prezydent, który zwalczał oddolną społeczną inicjatywę, piękną oddolną społeczną inicjatywę Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pana prezesa Bąkiewicza, całkowicie nieracjonalnie. Rafałowi Trzaskowskiemu ostatnie zdanie nie przeszkadzają tęczowe, równościowe marsze pełne agresji wobec katolików. Rafałowi Trzaskowskiemu nie przeszkadzają marsze pod Trybunał Konstytucyjny jeszcze kilka dni temu. No, Warszawa została zdemolowana przez wielu uczestników, którzy wracali po tym marszu, w którym uczestniczył Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Rafałowi Trzaskowskowi nie przeszkadza wielki wiec nienawiści dla polskiego rządu na Placu Zamkowym. Natomiast Rafałowi Trzaskowskiemu przeszkadza kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy pod biało-czerwonymi flagami chcą świętować 11 listopada. To jest wielki wstyd, wielka hańba dla Rafała Trzaskowskiego, który przynosi wstyd miastu stołecznemu Warszawie i warszawiakom. Pana posła Aleksandra Miszalskiego chciałem spytać o taką refleksję. Skąd się tak naprawdę pana zdaniem bierze ten fenomen Marszu Niepodległości, który no, gromadzi od wielu lat ogromną ilość ludzi. Ja w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przez 4 godziny byłem w stanie przejść z ronda Dmowskiego na rondo de Gaulle'a. Niestety potem musiałem zmienić trasę, bo byłem umówiony na program telewizyjny. Po prostu była taka masa ludzi. Skąd się pana zdaniem bierze taki fenomen tego marszu, że ludzie chcą jednak bronić polskiej niepodległości, a zaczęło się to w czasach, przypomnę, po Smoleńsku, kiedy no, rząd Donalda Tuska zachował się tak, jak się zachował właśnie po katastrofie smoleńskiej. Panie redaktorze, nie wiem, czy w tej chwili jest rzeczywiście realne niebezpieczeństwo, że my musimy bronić w tym momencie polskiej niepodległości. Chyba, że przed tym, nie wiem przed kim w tym momencie, nie wiem kto jakoś nastaje. Natomiast oczywiście święto niepodległości zawsze będzie jednoczyć Polaków, którym na niepodległości zależy i którzy są z niej dumni, którzy się cieszą, że kiedyś żeśmy ją odzyskali i którzy chcą złożyć hołd tym wszystkim Polakom, którzy zginęli za tą niepodległość. To jest dla mnie oczywiste, że to jest święto, które powinno jednoczyć nas wszystkich od lewa do prawa. Natomiast nieoczywiste jest dla mnie to, że wolicie państwo i promujecie marsze, które się radykalizują, na których jest zgoda i przyzwolenie na zachowania agresywne, zachowania haniebne, na hasła faszystowskie, hasła rasistowskie. I pan poseł Kowalski przed chwileczką mówi, że piękna idea marszu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości pana Bąkiewicza. Pan Bąkiewicz na ostatniej demonstracji w Warszawie, która dotyczyła pozostania Polski w Unii Europejskiej, co jak przypomnę, popieram między 85 a 90% Polaków według wszelkich sondaży, pan Bąkiewicz zagłuszał nawet panią Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę
AK Powstania Warszawskiego i wy mówicie o kimś takim patriota? Mówicie, że piękna idea i piękne Stowarzyszenie Marszu Niepodległości o człowieku, który albo nie wie, albo nie rozumie, że naprawdę tą niepodległość mamy dzięki takim osobom. To ja może wytłumaczę, bo nieobecnego nie, pana Roberta Bąkiewicza, który... Który w moim programie stanowczo stwierdził, po prostu nie słyszał, że pani Traczyk-Stawska przemawia, że w ogóle nie miał takiego zamiaru co do tych haseł, które tam... Przykre, bo ja tam stałem na tym marszu, na tej demonstracji i słyszałem, kto przemawia, a pan Bąkiewicz darł się zza rogu, dosłownie z kamienicy o 20 metrów oddalony od miejsca, w którym stałem i wiedząc, kto przemawiał, przecież wszyscy krzyczeli na nawet ona się do niego odezwała. To chyba głuchy jest w takim razie jakiś, jeśli nie zrozumiał, nie usłyszał. Pan, ale to jest dziwne. Nie, po prostu moim zdaniem się może zreflektował po tej fali krytyki, że przesadził, a niestety nie przyszło mu to do głowy, że ta pani kiedyś walczyła o tą jego niepodległość, tą naszą niepodległość. On w tej chwili uzurpuje sobie prawo do tego, by prowadzić taki marsz, na którym powie, na którym daje przyzwolenie na hasła faszystowskie, a to z faszystami pani Wanda Traczyk-Stawska walczyła. I to jakoś wam się to nie kłóci. Pan Janusz Kowalski w ogóle się nie odnosi do tych argumentów, tylko teraz będzie kiwać głową i będzie mówić o pięknej idei niepodległości, którą ja też podzielam, ale nie z faszystami. Nie z faszystami. No właśnie, to od początku o tych faszystach jest... Muszę zareagować. Znaczy to, panie pośle, znaczy popada pan w kompletny cynizm i hipokryzję. Znaczy, proszę mi odpowiedzieć w takim razie logicznie, skoro to jest kilkanaście lat już Marsz Niepodległości idzie 11 listopada przez Warszawę. To Rafał Trzaskowski rok temu, kiedy deklarował w czasie kampanii wyborczej, że chce wziąć udział w Marszu Niepodległości, to chciał iść z faszystami i pochwalał rasistowskie hasła i stosując pana retorykę i pana argumentację, ja, no proszę ja powiedzieć. Ja nie słyszałem tego, że... Ja nie słyszałem tego, że Rafał Trzaskowski chciał tam iść. Ja za to wiem, że pan prezydent Duda chyba się nie wybiera na ten Marsz Niepodległości, mimo że charakter ma mieć państwowy. Czemu pan premier się nie wybiera? A czy pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki będą? Czy oni się nie będą, nie, bo się właśnie panie boją. Pośle, bo to chyba nie jest ten problem, bo prezydent Duda będzie gospodarzem oficjalnych uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. Takie uroczystości muszą się odbyć, bo to jest po prostu element pewnej celebry państwowej. Muszą się odbywać, ale niezależnie od tego, mówię, ogromne rzesze Polaków od lat przychodzą na Marsz Niepodległości. I to w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, wiązało się to naprawdę ze sporym ryzykiem. No to ja pytam ryzykiem się wiązało z powodu tych chuliganów, którzy tam wyrywają. Panie pośle, ja widziałem policję, która strzelała na wprost do tłumu na rondzie Dmowskiego. To było skrajnie niebezpieczne. Groziło naprawdę o włos. Groziło ogromną tragedią. Byłem tego świadkiem. Ale to pan atakuje policję w tej chwili? Myślałem, że nie policję, tylko ktoś policji taki rozkaz wydał. Pan poseł Janusz Kowalski. Panie pośle, bo no właśnie, niepodległość to nie są i rocznica odzyskania niepodległości, to nie są tylko jakieś urodziny, tylko jak mówił wielki, być może największy Polak, Jan Paweł II, niepodległość to jest nam zadana. Może ci ludzie czują obowiązek szczególny obrony tej niepodległości. Od 12 lat, podkreślam, ta sytuacja jest można pod znakiem zapytania. Pan poseł Miszalski przed chwilą powiedział, że polskiej niepodległości nic nie zagraża. No, panie pośle, ja bym się tutaj jednak odniósł polemicznie, bo wystarczy spojrzeć w prawo na granicę z Białorusią i w lewo na pewną presję tworzenia superpaństwa, wyzbywania polskiego państwa z polskiej Jeżeli coś nam zagraża, to rzeczywiście zagraża nam ewentualnie potencjalne niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Natomiast polityka PiS-u jest niestety bardziej nastawiona na konfrontację z Unią Europejską, przez co bezpośrednio, absolutnie bezpośrednio, to konfrontowanie się z Unią, a później również ze Stanami, bo przypomnę chociażby kazus TVN, Lex TVN, wpycha nas w objęcia Rosji. Ja mam wrażenie, że z jednej strony retoryka PiS-u jest bardzo antyrosyjska, ale z drugiej strony wszelkie działania są działaniami kryptorosyjskimi. Ale o Marszu Niepodległości mieliśmy rozmawiać. Za chwileczkę
oddam panu posłowi głos. Pan poseł Kowalski. Marsz Niepodległości 11 listopada 2021 roku przejdzie pod bardzo ważnym credo, bardzo ważnym motto, to niepodległość na sprzedaż. Ja myślę, że to powinno być w ogóle credo i motto działalności każdego polityka w Polsce, każdego posła, bez względu na to, czy nosi barwy Zjednoczonej Prawicy, Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. Niestety tak nie jest. Polska jest cały czas przepołowiona na pół, bo z jednej strony mamy polityków suwerennościowego obozu, którzy bronią suwerenności, niepodległości, walczą. Z drugiej strony mamy polityków totalnej opozycji z Donaldem Tuskiem na czele, którzy cały czas patrzą się na Berlin. Dzisiaj gdzie jest Donald Tusk? Dzisiaj jest w Berlinie na jakichś negocjacjach tajnych, rozmawia z niemieckimi politykami i dokładnie wpisuje się w tę grę Władimira Putina, aby Unia Europejska negocjowała z nim warunki zamknięcia wywołanego przez Kreml kryzysu migracyjnego po to, żeby faktycznie dać zgodę na uruchomienie Nord Streamu, po to, żeby Władimir Putin miał możliwość uderzenia wojną gazową jeszcze tej zimy w Ukrainę. To pokazuje, jak infantylna i niebezpieczna jest gra Platformy Obywatelskiej, która w istocie zapisała się do Europejskiej Partii Ludowej, na której czele stoi przecież za poparciem Niemiec Donald Tusk, do tej partii, która chce budować superpaństwo, w którym to Polska jest tylko i wyłącznie wielkim takim województwem, landem. To nie, platforma... no ja rozumiem, panie pośle, że lepiej jest być ja panu nie częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ja panu nie przeszkadzałem. Ale już pan tak po prostu takie pierdoły opowiada, że nie można. Panie pośle, bardzo bym prosił o emocje, bo oczywiście fakty nie są dla Platformy Obywatelskiej miłe, a fakty są takie, bo przypomnę, pan ma ogromne dzisiaj problemy z pamięcią, bo nawet pan nie pamięta, że Rafał Trzaskowski cynicznie chciał wziąć udział w Marszu Niepodległości, który dzisiaj zwalczał. A pan pamięta, zwalczał, jak pan podpisywał, jeżeli jak mogę, zbierał autografy od Donalda mogę, Tuska? Jeżeli mogę. Pamiętam dokładnie rok 2009, pan? Luty. A jak pan startował z list Platformy Obywatelskiej, czy mogę, pan czy ja mogę, czy ja mogę o, no, odpowiedzieć bo ktoś na pytanie? Problemy z pamięcią, Ja mam bardzo dobrą pamięć i pamiętam rok 2002, 2003, 2005 i pamiętam, jak Donald Tusk zaczął budować ten przemysł pogardy i pamiętam rok 2009, kiedy w lutym 2008, przepraszam bardzo, roku do Władimira Putina pojechał premier Donald Tusk, złożył niejako taki polityczny hołd lenny. Pamiętam umowę gazową, którą podpisał Waldemar Pawlak przy poparciu Donalda Tuska w 2010 roku. Pamiętam również to, jak Platforma likwidowała na wschód od w linii Wisły wszystkie ważne jednostki wojskowe, które chroniły granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, granicy wschodniej flanki NATO. Pamiętam, jak Platforma Obywatelska dała zielone światło na budowę Nord Streamu, to słynne spotkanie Donalda Tuska z kanclerz Angelą Merkel, kiedy Donald Tusk zgodził się na faktyczne zablokowanie rozbudowy polskich portów, kopując Nord Stream, pierwszą nitkę na taką głębokość, która tą rozbudowę faktycznie blokuje. Platforma Obywatelska w tym wymiarze państwowym w latach 2007-2015 była najbardziej prorosyjskim rządem, prokremlowskim rządem w historii III RP. O tym świadczą nie opinie, ale konkretne fakty. I to jest tak, że no i my czasie, w 2015 roku, ja panu nie przeszkadzałem. Ale pan 2000, już długo mówi. Pan ostatnie już zdanie mówi. W takim razie. I zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości znowu było przestawieniem zwrotnicy na zachód, ze zwrotnicy na wschód, w którym kierunku ciągnął nas Donald Tusk. To są fakty. I dzisiaj wszystko, co jest patriotyczne, wszystko, co jest narodowe, wszystko, co jest polskie, zwalczacie. Oczywiście zmieniliście flagę, bo dzisiaj waszą flagą jest flaga tęczowa. Dzisiaj staliście się wielkimi obrońcami ideologii gender. Już po prostu nie jesteście w stanie w zasadzie powiedzieć jednego zdania, nie używając jakiegoś równościowego hasła. Przeszkadza wam nawet Dzień Niepodległości, nawet Marsz Niepodległości, nawet 11 listopada. Jakimi wy jesteście politykami, żeby zabraniać polskim patriotom manifestować 11 listopada na ulicach Warszawy? Co z was za ludzie? Panie pośle, zwracam się do pana posła Aleksandra Miszalskiego. No, niestety są informacje wskazujące, że jutro może dojść do całej serii prowokacji skojarzonych z generalnym szturmem zresztą kto będzie na naszą wschodnią granicę. Proszę?
Ale na Marszu Niepodległości. Na Marszu Niepodległości, tak niestety mam i to, takie... I kto będzie prowokował policja? Mam takie informacje. No właśnie, na przykład 200 aktywistów Antify niemieckiej, która tutaj przyjechała. Pamiętamy ich wizytę w roku bodajże 2011, kiedy pobili rekonstruktorów historycznych, biorąc ich, nie wiem, za jakieś oddziały wojskowe. No a tymczasem pan prezydent Rafał Trzaskowski nie wykonał polecenia wojewody mazowieckiego, który nakazał uprzątnięcie trasy marszu z niebezpiecznych przedmiotów. Tam dalej takie kopczyki z kostką brukową są usypane. Dlaczego Rafał Trzaskowski prowokuje rzeczy niebezpieczne? Wiadomo, że w takiej, jak jest taki marsz, takich niebezpiecznych przedmiotów nie powinno być w zasięgu marszu. Po pierwsze, to panu posłowi Kowalskiemu przypomnę, że jak mówił, że w czasach 2004, 5, 6, 7 prowadziliśmy jakąś tam politykę pogardy, to pan wtedy był członkiem Platformy i pan wtedy brał właśnie... To 2005 roku. No 5-6. Odbierał pan wtedy od Tuska, w sensie autograf. Więc to dziwne, że pan popierał tą taką politykę. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o politykę rosyjską i politykę europejską, to jeszcze raz panu wytłumaczę, że to pan albo jest cyniczny, albo jest cyniczny, ale wtedy szkodzi Polsce, albo pan tego kompletnie nie rozumie. Polska samotna w Europie nie ma żadnych szans. Polska leży w takim położeniu geograficznym, że niestety mamy bardzo groźnego sąsiada ze wschodu. To, co wy robicie... Tak, myśmy budowali sojusz. No, oczywiście, przypomnę, że chyba do NATO i do Unii Europejskiej wprowadzały rządy liberalno-lewicowe, a nie wy. Więc sojusz z Federacji już dawno skończył, więc pan w jakiejś innej rzeczywistości żyje. Na Rosję trzeba uważać i trzeba się jej bać. W związku z tym trzeba się integrować z Unią Europejską, a wasza polityka, która jest nastawiona na konfrontację z każdym, potraficie się pokłócić nawet z wszystkimi sąsiadami, powoduje to, że zostaniemy w przyszłości sami. Jeżeli kiedykolwiek będziemy osłabieni, kiedykolwiek będzie nasza suwerenność i niepodległość zagrożona, to nie ze strony Brukseli, tylko ze strony Rosji. I nasza dezintegracja z Unią Europejską to jest najlepszy sposób na to, by naszej... Ale to ze względu na to zagrożenie rosyjskie państwo głosowaliście przeciwko budowie zapory, przeciwko stanowi wyjątkowym. Panie redaktorze... Ale to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Głosowaliśmy przeciwko budowie muru, ponieważ rząd PiS pokazał już wielokrotnie, jak łatwo okradać Polaków i wydanie 2 miliardów złotych bez trybu zamówień publicznych, bez żadnej kontroli, bez harmonogramu, a takie poprawki były zgłoszone w Senacie i zostały przez większość sejmową odrzucone. To jest po prostu próba kradzieży w biały dzień. Widzowie tak ocenią, czy to jest poważne tłumaczenie. Pan poseł Janusz Kowalski. Pan poseł? Tak. Ale jeszcze nie chciałem jeszcze odpowiedzieć. Jedna bardzo ważna tylko rzecz. Jedno zdanie, pan poseł, bardzo proszę. To znaczy, pan sam przyznaje, że Marsz Niepodległości jest imprezą szalenie niebezpieczną, bo jeżeli polska policja, która tam będzie pewnie w dziesiątkach tysięcy stacjonować, nie jest w stanie poradzić z 200 antifowcami tak zwanymi, no to chyba coś jest nie halo. Ale pan nie odpowiedział na przykład na moje pytanie, dlaczego Rafał Trzaskowski nie uprzątnął trasy marszu? Do czego był zobowiązany przez wojewodę? Ja myślę, że właśnie dlatego nie chciał się zgodzić na ten marsz, dlatego, bo ma świadomość, że ten marsz po prostu przejdzie jak szarańcza przez te ulice i wszystko, co tam jest do zniszczenia, zostanie zniszczone. To panowie sobie odpowiadają pan poseł Janusz na pytanie, Kowalski, dlaczego ten marsz nie powinien się odbyć. Przy całych zastrzeżeniach co do tego, co powiedział pan poseł Miszalski, to jednak wyjątkowa odpowiedzialność ciąży na uczestnikach marszu. Ja byłem organizatorem wielu demonstracji. Wiem, że taka dyscyplina, spostrzeżenie, że każdy zadymiarz to nie jest od nas, potrafi naprawdę bardzo cuda zrobić. Pan Janusz Kowalski. Warto przypomnieć panu posłowi Miszalskiemu, który ma bardzo duże kłopoty dzisiaj z pamięcią, jak w latach 2007-2015 Platforma Obywatelska zdewastowała stosunki z naszymi sąsiadami. No, stosunki z państwami bałtyckimi były dramatyczne. Stosunki z Republiką Litewską, którą przecież wspierał świętej pamięci Lech Kaczyński, odbudowaliśmy jak po 2015 roku bardzo dobre relacje, były całkowicie zdemolowane przez rządy Platformy Obywatelskiej. Stosunki z Gruzją, z Azerbejdżanem, stosunki z Ukrainą.
Ukrainą, z Rumunią. Dlaczego? Dlatego, że Platforma Obywatelska Donalda Tuska postawiła od 2008 roku na twardy reset z Rosją. Ta wizyta z lutego 2008 roku, kiedy to rosyjskie gazety na Kremlu pisały o Donaldzie Tusku, nasz człowiek w Warszawie. Tak, panie pośle Miszalski, pan nie pamięta. O Donaldzie Tusku kremlowskie media pisały nasz człowiek w Warszawie, bo to był człowiek Putina w Warszawie, bo to był człowiek, to był Putina premier, który realizował scenariusz proklemowski. Odwróciliście się od Unii Europejskiej plecami, podpisaliście w 2010 roku fatalną umowę gazową z Gazpromem. 2 lata dzięki stanowczej postawie Prawa i Sprawiedliwości, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Komisji Europejskiej, która wtedy wspierała Prawo i Sprawiedliwość. Nie pozwoliliśmy wam przedłużyć kontraktu gazowego z Gazpromem, a chcieliście to zrobić do roku 2037. Donald Tusk chciał do roku 2037 przedłużyć umowę z Gazpromem. To była polityka europejska? Tak, wspieraliście kurs europejski. Wy robiliście wszystko, żeby Polska była w sojuszu z Władimirem Putinem. I dzisiaj te fakty dla was są bardzo niewygodne. Dzisiaj o tych faktach nie chcecie pamiętać, ale takie były fakty. Natomiast co do samego Marszu Niepodległości. To jest absolutny skandal, że Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, nie dość, że zwalczał i zwalcza do dnia dzisiejszego Marsz Niepodległości, tą piękną inicjatywę, to jeszcze nie potrafi wykonać polecenia wojewody mazowieckiego o tym, aby zabezpieczyć i zrobić wszystko jako gospodarz miasta, żeby marsz był bezpieczny. Dlaczego jest zagrożenie? Ponieważ jest mnóstwo lewackich, antifowskich, tęczowych bojówek, jak również te kobiety, które chciały przecież zablokować. To wy macie prowokację wpisaną w swoje DNA. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że na tym, na Marszu Niepodległości pojawią się lewackie bojówki, lewaccy prowokatorzy. Zrobicie wszystko, żeby nasze święto zepsuć, święto polskich patriotów. Chcieliście zablokować, bo wam się to nie podobało, że będzie dziesiątki tysięcy Polaków manifestowało polskość i miłość do ojczyzny. I jestem przekonany, że dzisiaj w różnych miastach zbierają się takie bojówki lewackie i zresztą ta Antifa przyjeżdża tutaj na zaproszenie tych wszystkich tęczowych bojówek i zrobicie wszystko, żeby nam to zepsuć. Ale jestem przekonany, że wam się to nie uda. Nie uda się. Dlaczego ostatnie zdanie? Nawet może mi pan przerywać, ale nie uda wam się dlatego, że dzisiaj nie mamy żadnej wątpliwości, że dziesiątki tysięcy Polaków, którzy jutro będą ulicami Warszawy szli w Marszu Niepodległości, będą razem właśnie z policjantami szli i manifestowali przywiązanie do polskiego munduru. Szacunek dla polskiego państwa. Do wszystkiego tego, do czego się odwracacie plecami. Jesteśmy po czasie. Bardzo panom posłom dziękuję za gorącą ale taką rzetelną dyskusję. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, panie życzę panie. Jutro pięknego święta niepodległości. I zapraszam godzina 13 rondo. Jakby pan poseł się zdecydował pójść na marsz, to ja... Pana, panie pośle, bardzo serdecznie zapraszam. Możemy ja się tu różnić, ale ja pana jutro serdecznie zapraszam. Godzina 13 rondo 14. Romana Dmowskiego. Proszę się nie bać, proszę przyjść i proszę z dziękuję, polskimi patriotami ale spędzam ten manifestować. Dzień w Krakowie. Mamy tutaj szereg, w Krakowie, w Olkuszu, szereg uroczystości. I w studiu Telewizji Republika pan poseł Janusz Kowalski, Solidarna dziękuję Polska. Panie. Bardzo serdecznie dziękuję. A państwa zapraszam już za chwilę. Film Historia jednego marszu. Porażający dokument o tym, jak robiono wszystko, żeby zepsuć Polakom to piękne święto.